Witamy serdecznie z dorocznej imprezy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Sierocku Państwa i moim gościem jest pani Alicja Chilińska-Zawadzka, prezes EDF Renewables Polska. Dzień dobry, witam pięknie. Dzień dobry. Pani prezes, na jakim etapie jesteście, jeżeli chodzi o rozwój offshore'u w Polsce, mając na uwadze, że EDF ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową? Tak, faktycznie przystąpiliśmy do pierwszego etapu konkursu drugiej rundy programu offshore w Polsce. Z 11 ogłoszonych lokalizacji wystąpiliśmy z wnioskami na 10 z nich. Mamy nadzieję, że przynajmniej część z tych aplikacji będzie rozpatrzona pozytywnie i będziemy mogli to nasze ogromne doświadczenie, tak jak pan redaktor wspomniał, ogromne doświadczenie zdobyte na całym świecie, przenieść tutaj na polski rynek. No, proszę powiedzieć, wy chcecie to robić sami, czy jednak będziecie szukali jakiegoś polskiego partnera do tych 10 lokalizacji z 11, o które można się starać? Wnioski złożyliśmy samodzielnie, bowiem uważamy, że spełniamy wszystkie kryteria. Tak naprawdę jesteśmy doskonale przygotowani do tego konkursu. Uważamy, że spełniamy wszystkie kryteria, moglibyśmy to zrobić samodzielnie, aczkolwiek doświadczenia nasze na całym świecie oraz fakt, że te projekty są wyjątkowo kapitałochłonne, o bardzo wysokim stopniu skomplikowania. Zazwyczaj takie projekty realizujemy w partnerstwach i to z partnerami lokalnymi. Myślę, że nie inaczej do tematu będziemy podchodzili również w tym przypadku. Jesteśmy w trakcie różnych rozmów z polskimi partnerami potencjalnymi, z partnerami lokalnymi. Tych rozmów jest wiele. Już rozpoczęliśmy zawieranie pewnych partnerstw. Niektóre są już ogłoszone, niektóre nie. Nawiązaliśmy na przykład chociażby współpracę z polską spółką Famur. To jest jakiś jeden z takich przykładów, czy chociażby z małą spółką Mikronika, z którą pracujemy na tą chwilę nad farmami fotowoltaicznymi. Jeżeli chodzi o porty instalacyjne i o serwisowe, jaki jest wasz pomysł? Chcecie wspierać budowę jednego dużego portu, czy bardziej myślicie o tym, żeby te porty instalacyjne były w większej liczbie? No a porty serwisowe to wiadomo, że będą rozsiane pewnie po całym wybrzeżu. Tak, to pytanie jest teraz takim bardzo gorącym pytaniem. Jesteśmy w trakcie rozmów z różnymi portami. Nasi specjaliści przyglądają się różnym opcjom, różnym rozwiązaniom. W związku z tym, że my przystępujemy do drugiej fazy tak naprawdę budowy programu offshore, no mamy tych, wachlarz możliwości jest dosyć większy, mamy trochę więcej czasu, ale prace rozpoczęły się już teraz. Na tym etapie jeszcze ciężko mi jest odpowiedzieć, czy nie mogę na razie odpowiedzieć dokładnie, ku jakiemu rozwiązaniu się skłaniamy, ale takie badania już prowadzimy. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, no bo mówimy o energii odnawialnej, to jaki jest wasz pomysł nie tylko na wiatr, ale również na fotowoltaikę? Na ile tutaj myślicie o tym, żeby dokonywać akwizycji? Bo no, rynek tej fotowoltaiki jest jednak trudny. Nie tylko mam tu na myśli prosumentów, u których jest ewidentny zastój, jeżeli chodzi o przyrost, no ale również jeżeli chodzi o moce przyłączeniowe. No, Polska to nie, trawestując tytuł filmu, to nie jest kraj dla starych ludzi, to nie jest teraz kraj dobry dla rozwoju OZE. EDF Renewables jest obecny na polskim rynku od ponad 10 lat. Do programu offshore przystępujemy od roku 2021, aczkolwiek, no tak jak mówię, od 10 lat jesteśmy już na rynku. Wybudowaliśmy 5 farm wiatrowych na lądzie, kolejne 800 MW mamy w naszym portfelu różnych projektów, tak jak pan redaktor wspomniał, w tym również fotowoltaiki. My pracujemy nad rozwojem farm, tych wielkoskalowych farm fotowoltaicznych i dla nich staramy się o uzyskanie wszelkich pozwoleń i przyłączeń. To pytanie, które pan redaktor zadał, ma w sobie kilka różnych czynników. Tak, rozważamy akwizycję projektów gotowych z rynku.
Polska jest bowiem rynkiem dla nas bardzo interesującym i takim, który będzie się przyczyniał do realizacji celu grupy zwiększania OZE zainstalowanego w naszym portfelu. Przy czym przy okazji powiem, że aktualnie grupa EDF ma 34 gigawaty zainstalowane, a do roku 2030 ma mieć tych gigawatów 60, także mamy podwoić swoje portfolio projektów OZE. Także wszystkie projekty offshore'owe, fotowoltaiczne czy farm wiatrowych na lądzie w Polsce będą strategicznymi obiektami, które przyczynią się do realizacji tego celu. Natomiast przyłączenie, pytanie trudne, nie możemy na to przymykać naszych oczu, bo problem nie zniknie. Tu moglibyśmy rozmawiać o tym godzinami i rozwiązań jest kilka, takich krótkofalowych, długofalowych i myślę, że te rozmowy powinny się toczyć w pierwszej kolejności. Jeżeli chodzi o energetykę wiatrową na lądzie, tu są oczekiwania takie branży, która przyjechała do Serocka, no, że właśnie wreszcie zostanie odblokowana możliwość inwestycji, czyli ustawa 10H zostanie zliberalizowana i to gmina będzie decydować o tym, czy będzie można stawiać farmy wiatrowe w odległości nie mniejszej niż 500 metrów, a nie jak teraz jest co najmniej 1000 metrów, no bo to dziesięciokrotność wysokości wieży. Liczycie i planujecie inwestycje również w onshore w Polsce, jeśli ustawa 10H zostałaby zliberalizowana? Tak, oczywiście my w swoim portfelu mamy już, tak jak wspomniałam, kilkanaście kolejnych projektów farm wiatrowych na lądzie, które czekają na liberalizację ustawy. Te pierwsze jaskółki, które mówiły już o tym, o podejściu rządu do tematu onshore, były bardzo ważne, bo my w tym momencie już jakby odmroziliśmy przygotowania i pracę nad projektami, które mają chociażby warunki przyłączenia, bo takie również w naszym portfelu mamy. I to jest ta taka pierwsza grupa projektów farm wiatrowych na lądzie, które posiadamy w naszym portfelu. Druga to są projekty, które będą wymagały faktycznie dalszych przygotowań. Ale w momencie, kiedy ustawa zostanie odmrożona, jesteśmy gotowi w szybkim tempie wprowadzić do sieci około 250 MW nowych projektów onshore'owych. Oczywiście zakładając liberalizację ustawy oraz zakładając, że odbędą się też aukcje, tak? Kolejne aukcje dla tego typu obiektów, bo jest to rozwiązanie, które jest przez nas preferowane. Natomiast jeśli chodzi o same zasady lokalizowania, czyli współpracy z gminą, tak naprawdę no, dla EDF Renewables niewiele to zmieni, ponieważ w naszym DNA zawsze było przygotowywanie projektów bardzo mocno skonsultowanych w odpowiednich odległościach i chociażby niech dowodem na to będzie fakt, że wszystkie nasze 5 farm wiatrowych wybudowanych oraz kilka kolejnych na już dalekim etapie rozwoju nigdy nie sprowokowały żadnych konfliktów społecznych, ponieważ już dawno stosowaliśmy zasady, które teraz mają przyświecać liberalizacji ustawy. Kontynuując ten wątek, kilka dni temu rozmawiałem z przedstawicielem DG Klima w Komisji Europejskiej, Tomem van Irlandem, i on mówił, że w projekcie tych przepisów Repower EU jest wpisane, że inwestycje OZE, które mają napędzać teraz rozwój gospodarczy Unii Europejskiej, ale też wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne, i instalacje OZE miałyby mieć charakter celu publicznego. Na ile by to przyspieszyło faktycznie budowę mocy OZE na przykład w Polsce? Bo teraz ten cały proces permittingu i developingu trwa minimum 4-5 lat, a nawet czasami w niektórych sytuacjach i lat 8. Więc na ile taki cel, wpisanie na jakby OZE w cel publiczny przyspieszyłoby takie inwestycje? Bardzo ciekawe pytanie. Ja jeszcze nie zagłębiłam się w szczegółowe rozwiązania dotyczące tego pomysłu, tego projektu. Nie ukrywam, że czysto teoretycznie
Jeżeli faktycznie inwestycja realizowana jest w oparciu o zasady inwestycji celu publicznego, na pewno przyspiesza to znacznie cały proces. Oczywiście, żebym mogła w pełni odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, musiałabym poznać szczegóły tych zapisów, gdyż pewnie przyspieszenie z jednej strony, z drugiej strony, jakie byłyby te konkretne zasady, tak, które są bardzo ważne i które chociażby spowodowały konieczność liberalizacji, czy w ogóle konieczność utworzenia przepisów odległościowych w Polsce. No tak, więc będziemy się temu przyglądać, ale trzymamy kciuki za to, żeby jednak udało się w Polsce ten wiatr odblokować, bo czekamy na tanią energię. Z pewnością. Energia wiatrowa to przede wszystkim energia tania. To energia wolności, jak tutaj przez te wszystkie dni w naszej konferencji w Sorocku mówimy. To tak naprawdę w aktualnych czasach coraz bardziej nabiera na znaczeniu i już wiemy, że nie tylko kapitał ma swoją narodowość, ale energia też. Także liczę na to bardzo, że EDF Renewables będzie mogło z jednej strony dokładać swoje małe cegiełki do transformacji energetycznej w Polsce, a z drugiej strony instalując kolejne odnawialne źródła energii, te mniejsze i te większe, będzie się przyczyniało stopniowo do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. O czym mówiła dzisiaj w naszym studio w Sorocku pani prezes Alicja Chlińska-Zawadzka, prezes EDF Renewables Polska. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.